Witamy serdecznie, z nami jest Dariusz Fabrykiewicz z Pernod Ricard, ale bardziej powinienem powiedzieć legenda polskiego internetu, bo co nie wpiszę whisky na YouTubie, to zawsze filmy z tobą. Ale konkretne pytanie do ciebie. Jak ci się podoba festiwal, jakie są twoje pierwsze wrażenia? Dziękuję za tak piękny anons. Cieszę się, że moje nazwisko jest utożsamiane z whisky. Jak mi się podoba festiwal? Festiwal uważam, druga edycja, jest bardzo dobrze zorganizowany, bardzo merytoryczny, wiele pytań od konsumentów, fanów whisky, wielbicieli. My rekomendujemy dwa. To pokażmy od razu takie zbliżenie, tak powoli, żeby się złapało. I całą rodzinę whisky Abellauer. Founder's Reserve, nowość stosunkowo, nowość na polskim rynku. Whisky, która funkcjonuje od początku tego roku. Starzona tylko i wyłącznie w beczkach po bourbonie, pierwszy nalew. Piękne aromaty. To jest whisky, rozumiem, taka podstawowa, age, bez badania wieku. Podstawowa whisky, tak, z pięknymi aromatami pomarańczy, bardzo cytrusowa, bardzo delikatna, bardzo sympatyczna. A tu dla odmiany whisky Abellauer Abuna z galijskiego u podstaw. Whisky, która jest bardzo charakterystyczna, produkt bardzo ciekawy, starzona tylko i wyłącznie w beczkach po sherry, a dodatkowo jest niefiltrowana na zimno i przelewana do butelek prawie prosto z beczek z zawartością alkoholu, jaką uzyska po wystarzeniu. Zapraszam, zachęcam. Grzesiu, to ostatnie pytanie, najtrudniejsze od ciebie, o co zapytasz? Znaczy, ja bym z chęcią jakby spytał tą butelkę numer 2, którą tutaj pan przyniósł. Jaka jest w ogóle historia? Bo to jest chyba jedna z, naszym zdaniem, z najlepszych whisky, jeżeli chodzi o cena-jakość. Naprawdę fenomenalna rzecz. W którym roku się zaczęła w ogóle ta seria? Bo to już jest, mamy chyba teraz 53. edycję, jak dobrze pamiętam. W Polsce mamy 49., którą trzymam w ręku. 53. już funkcjonuje na świecie, to prawda. My jeszcze jej nie mamy. Historia tej whisky, nie chciałbym skłamać, ale to już parę ładnych lat trwa. Produkt o tyle ciekawy, bo powstał w wyniku znaleziska. Są dwie opowieści mówiące na ten temat. Jedna informuje nas o tym, że w ścianie, w destylarni znaleziono butelkę datowaną na kilka lat po rozpoczęciu pracy destylarni. Przypuszcza się, że była butelka, którą sam założyciel destylarni James Fleming stworzył. No i próbuje się od tamtego czasu tworzyć taką whisky. Druga historia opowiada o tym, że ściany rozbudowywanej w trakcie egzystencji destylarni Abellauer w pewnym momencie zaczęły się osuwać, więc wezwano ekipę, dokopano się do fundamentów, w fundamentach znaleziono skrzynię z butelkami z tąże whisky, no i na tej podstawie zjechali się wszyscy najważniejsi z naszych wszystkich destylarni, żeby stwierdzić, co to jest, ocenili ją organoleptycznie, no i stwierdzono, że trzeba do tego produktu wrócić, stąd też Abuna, czyli u podstaw, początek. No i od tamtej pory każda partia, każda seria jest specjalnie oznakowana. Fani tej whisky twierdzą, że każda różni się od siebie i mają rację. Mamy już nawet takich fanów, którzy zbierają wszystkie kolejne edycje. I co ciekawe, mogą się wymieniać między sobą informacjami na temat tego, czy która jest lepsza, która mniej im smakuje, ale generalnie produkt cieszący się rzeczywiście dużym powodzeniem. Myślę, że taka whisky powinna się u każdego znaleźć w barku. Okej, bardzo dziękujemy za historię i zachęcamy do odwiedzenia. Tak trzymajcie panowie. Dziękujemy. Nie ma rąka, może się uda. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję serdecznie.